Witam wszystkich, moi drodzy, na archiwum. Słuchajcie, krótko mówiąc, rzucam normalną robotę związaną z uprawianiem roślin na polu. Nie ma. Rzepak nieopłacalny, to wszystko za trudne, za dużo pieniędzy przepieprzyłem. Wynająłem rzeczy i nie miałem pieniędzy na nic. Zaczynamy dzisiaj, bo jest sezon na drwala, tak? Kanapka drwala, dzisiaj robimy drwala. I teraz tak, ja wam pokazuję. Kupiłem pierwsze piękne. Piękne, podoba się. To jest pierwszy sprzęt. Tu można rozstawić, cyk. My z tyłu wskakujemy, zobaczcie. Bum. Tu, o. Leci. Elegancko, tak? Dobra. Oczywiście tutaj mamy maszynę, ona się ładnie tutaj roz tego. Kupujemy teraz pole. Tak, kupujemy pole. I kupujemy te pole tutaj. Tutaj startak, czyli niedaleko. Kupujemy sobie je. Tak, o. Tak, o. I już mamy nasze, tak? Należy do ciebie. I to jest już piękne pole. Teraz tak, musimy zasadzić drzewa. Jak najszybciej. Czemu ja tak gadam dziwnie, co? I teraz musimy kupić. Ja bym wziął ciągnik średni. Ogólnie byśmy mogli kupić na stałe. Musielibyśmy wziąć też może jakiś Johna Deere'a. Ogólnie by się przydał taki. Jak myślicie? Johna Deere'a bierzemy? Taki i jakbyśmy wzięli go, aha, bo ty był się z konsolą ładowacza, bo ja bym chciał też z tym, ładowacz jest, dobra, ładowacz jest tutaj dobrany, szerokie opony marka Q, dobra, i to chyba jest wystarczające, tak mi się wydaje, że to jest właśnie taki wystarczający, fajny, taki do 100 kub, no dobra, 103 on wyjdzie, to ja go kupuję, tak, kupujemy. Dobra, i teraz tak, tam gdzie się pojawił, on jest tutaj, tak? Musimy dokupić do niego, tak, ja bym sobie od razu dokupił do niego sadzarkę do drzewa, czyli tak, maszyny używane w leśnictwie to nie, przyczepa, sprzęt leśniczy i to też jest ok, ale nam się bardziej przyda sadzarka jest podstawowa tu. To mi się wydaje, że to jest ta maszyna sadzi nowe drzewka, możesz kupić paletę sadzonek i załadować ją tutaj, dobra, czyli to jest to, kupujemy, tak, okej, okay. Tak mi się wydaje, a to nie jest do tych drzew, to jest inne, czekajcie, bo to chyba może nie, to jest, to nie to, czekaj, to jest to? Ty, bo może kupiłem niepotrzebnie inny. Sadzarka, lemiesze. Piły łańcuchowe też musimy kupić. Sztil? Sztil. O! Dobra, mamy to. Dobra, i teraz musimy kupić palety drzewa, sadzonki. Dobra. Można uzupełnić więcej? Nie, zatrudnij nie. Dobra. Przejedziemy. I teraz musimy się kierować w stronę naszej działki. Tu i w lewo. Ja nie jadę dzisiaj na kierownicy, nie ma czasu na to. Trzeba się pospieszyć z tym wszystkim. Działamy. Ja wynajmę pracownika, żeby mi to sadził, a w tym czasie załatwię jeszcze inną rzecz. Dobra. Tutaj mamy tartak, jak widzicie, tu jest blisko. Także będziemy... Już wydaliśmy 500 000 ogólnie, ale to są maszyny, które będą potrzebne nam w naszym biznesie do końca. Więc przynajmniej nie będziemy ponosić kosztów ich wynajmu. Jedziemy tu.
jak pracownika się wynajmie, to nie trzeba mu dowozić skrzynek, tylko on takie auto uzupełnianie sobie robi. Dobra, i teraz tak. Nie! Ty, ja zasadziłem drzewo! To jest już moje pole? Czyli to można na byle gdzie sadzić? Dobra. Dobra, uwaga. Dobra, niech on to sadzi, a my idziemy do samochodu. Tak. Podjedziemy tu. Fajnie. On to pole będzie tydzień ścinał. No i elegancko. Dobra. Niech zasadzi parę drzew i zaraz będziemy działać dalej. Dobra. A co ja... Co ja sadzę? Czekaj. Jest to świerk? Zaraz, co to jest? Dobra, jest. Uf. No, sosna, świerk, może być. I teraz tak. Na pewno będziemy potrzebować, że jak on to zasadzi i my to zrobimy, myślę teraz nad tym. Czyli nie ma skorpiona tutaj, jak w 19. Jest coś takiego, ale to jest ta sama maszyna, tylko inna firma chyba, tak? O kurwa, ty! To na zimę chyba, czy jak? To jest dalej skorpion. Nazwa potoczna. Musimy też dom kupić. Dom, produkcja. O! Taki mały domek trzeba dupnąć. Gdzie go dupniemy? Chciałam Bongo, dzień dobry, czy mogę tutaj jeździć na poważne rozmowy o traktorach? Tak, tutaj super. O traktorach możemy porozmawiać, tak? Traktor jak co robi? Co robi, przychodzi ten traktor do fryzjera i co robi? Warkacze! To jest garaż. Ale jaja. Zachodzi na inny obiekt? Dzieci to zachodzi na obiekt. Ty, a czemu to jest takie wielkie? Czemu nie ma normalnego małego domu? Przecież to jest ogromny dom. Co?
Taki wielki jest. Uwaga, robię dom. Piękny. Cudowny. To jest jakiś hotel. Dobra, teraz tak. On sobie tam pracuje. I teraz pytanie. Czy... skipowanie dni, czy tam pół roku, czy miesięcy, powoduje też wzrost, czy tylko upływ czasu przyspieszony? Zobaczę, ile zapłacę za ten. Powoduje i tak, i nie. Seszet 36. Dobra, musimy to teraz parę razy przespać. No, paręnaście albo 10. O! Aj, rozpęd. Stary człowiek. Jadłeś już drwala? Cały internet wali konia. Do kanapki z McDonalda. Czy wy już dzisiaj zwaliliście? Zjem se pieroga. Ja już jadłem dwa ostry i podwójny. Aaaa! A ja właśnie dziś jest plan taki, że ja skończę live'a gdzieś po 17, idę szybko do sklepu, kupuję wszystkie składniki i robię na YouTube'a film. Trzeba wykorzystać trend drwala domowego, nie jakiegoś takiego byle jakiego brzydkiego małego, tylko dryblasa skurwysyna, takiego wielkiego, taka buła wyrośnięta, mięso, bekon i ten ser! I to takie, takie wielkie. Zima. Chłop dalej sadzi. Czekamy. O kurczę, to wyrosły już, wyrosły, tylko wiecie co? Wyrosły po chyba, ile to? Rok, dwa lata już skipnęliśmy? I coś tam wyrosło, zobaczcie. Tak wyglądają teraz. Ale jeszcze to nie są maksymalnie wyrośnięte. To nie są jeszcze maksymalnie wyrośnięte, także skipujemy, lecimy dalej. Patrzcie to. Wyrosły. Czy one jeszcze wyższe mogą być?
To już jest maksimum chyba, co? Ale gęsto posadzone. Chyba za gęsto. Dobra. Jest styczeń. Wiecie co? Przeskoczymy sobie do... jakiś fajniejszy miesiąc, żeby był. Myślę tak już koło marca, marzec, luty, przepraszam, maj. O. No i super. Chłop będzie sadził. A my jedziemy tu. I kupujemy zaraz skorpiona i nic mi więcej nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Tak? Czy kupne, czy pierogi? Nie, no ja nie robiłem tych pierogów ten. To są z garmażerki. Te wszystkie pierogi, które ja zrobiłem, już są dawno zjedzone. O! Czekajcie, ktoś dzwoni. Tak, słucham? Tak, będę ósma. Dobra, to do barbera. Czekajcie, bo... patrzcie. Tu są inne jednak te sprzęty. 307. To jest typowy skorpion, tak? Kobra. Który z nich jest najmocniejszy? Ścinanie drzew. Ten chyba, niebieski. 305 ma. Ten jest najmocniejszy. Słuchajcie. On jest ogromny, it's huge. Bierzemy go. O! Jedziemy. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj... A widzieliście takie maszyny w prawdziwym życiu? U nas na Śląsku, jak wycinali te drzewa, to takie właśnie... I potem na takiego ładowacza się... wchodzili na takiego ładowacza i potem takim właśnie skorpionem ścinali. Ale to zajebiście wygląda. Ja to zrobiłem, Korges, już jakiś czas temu. W sensie, tyś, nie wiem, czy ty, czy ktoś inny mi mówił, że trzeba było się zalogować. I ja tam wtedy to potwierdziłem, jakby tam adres pisałem. Na takiej innej stronie niż... no. Ale to ja bym się upewnił, czy ja to na pewno zrobiłem. To się nazywa GameFound? Siema, Elfik. Thank you.
czas zrobimy, żeby leciał normalnie. Dobra, ja muszę zwolnić tego pracownika. Na razie spoko. A to tak, to ja już to wybierałem tam, że cieniowane i... Jakie pudełko? Kurwa, to ja muszę się teraz upewnić, czy ja to na pewno wybrałem. Dobra, i teraz tak, włącz ścinarka drzew, moment. A, ją trzeba rozłożyć? Nie. Aha, to dobra, ona jest tak rozłożona. Dobra, jedziemy. Pierwsze, uwaga. Patrzcie. O tak. Lubisz to. Woohoo! Zaczyna się zabawa na 102. Wiem, wiem, zmienimy długość. Tylko nie wiem, jaka długość jest tej przyczepy. Psz, maksymalne są... No to te maksymalne zrobimy. 8. Tylko ja bym chciał tak to władować, żeby od razu wchodziło. Dobra, najwyżej załadujemy to jakoś inaczej. Nie ucz ojca dzieci robić. Czasami trzeba pouczyć. Mój ojciec na przykład był taki kurde uparty, że nie wiedział w jakiejś dziedzinie tyle co ja, bo był po prostu, nie wiem, bo się nie interesował. Ale mimo wszystko jeden... cokolwiek bym nie powiedział, jakie bym miał doświadczenie. Właśnie to hasło. Nie ucz ojca dzieci robić. I koniec. W ogóle kończyła się rozmowa, a ja w ogóle nie miałem żadnego kod argumentu i... Po prostu ojciec ma rację i tyle, no. I zamieszki były. I zamieszki. Ty nie umiesz robić dzieci, więc kiedy? Znaczy, to jak to znaczy, że nie umiem? Że nie mam dziecka! O, słuchajcie, musimy zablokować drogę. Oh yeah! Jak się obracało? A, tak. Czy bym złapał 3 na raz? Jakbym maskotki rysował w tej maszynie. A jak się to zamyka? Kurde, nie wiem jak się zamyka to. Nie! Wypadną! Houston?
Jota problem. Trzeba zrobić mniejsze. Trzeba mniejszą zrobić długość. A wy mi gadaliście, że wystarczą, że będzie ok. Trzeba mniejsze zrobić. Widzicie, to przez was jest wszystko. Chamy. Tak się nie robi. Koledzy, tak się nie robi. Wychodzimy. Zamieszamy tym jak w bigosie. Nie no. Czekajcie chwilę. No, widzieliście? Od razu lepiej. O. O, 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 o. O? A, głupio wam. Głupio wam, ja wam mówię. O, o, widziałeś? Jeden z drugim. Głupio wam. Cyk. 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 Widziałeś? Jeden z drugim. Cyk. I teraz wam pokażę coś, co wam normalnie oczy zbieleją. Patrzcie teraz to. Teraz wam oko zbieleje. Pa. Przygotujcie się. Okej. I patrzcie teraz. Nie jesteście gotowi na to. Od razu na przyczepkę, siup. Zrobimy to. Mniejsze. Y? Szóstki. Piątki? Szóstki. Sprawdzamy. O! O! Zbielało wam oko? Ale by się to na joysticku fajnie robiło. Nie macie jakiegoś takiego joysticka pod to?
Ale zobaczcie, wymiarowo dobre wyszły. O, widzisz to? Widzisz go? Czekaj, czekaj, czy on puścił? O kurwa, kolejny. O matko, oni znowu. Nie! A nie, działa. Zrobili to, naprawili. Po wyjściu działa. Działa po wyjściu z pojazdu. Wiecie, o co chodzi? Było tak w poprzednich wersjach, że jak się wyszło ze Skorpiona, gdy trzymał on drewno, to on puszczał jakby tam ten mechanizm ścinający, puszczał ten pień i wtedy niestety nie dało się nic z tym zrobić. Trzeba było go, no nie wiem, w sumie myśmy kombinowali, co tam zrobić z tym, nie? Tudu. Siema, jestem nowy. Siema, KL Gaming. Siema, przywitajcie nowego. Siema, nowy. Teraz wyjdzie super, mówię wam. Teraz nie popełnię żadnego błędu, będzie wszystko zajebiście. Musicie mi uwierzyć. Zobaczcie, widzicie? On trzyma dalej to drewno. Siema, jestem stara? A, wiem. Dobra, i teraz tak. Kurde, bo głupią przyczepkę kupiłem z tym ładowaczem. Dobra, teraz cicho. Uwaga, idzie! Nie. O! 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 Thank you.
No ale fajnie, tak można jechać. O, ja to tam przesunę. O, ja to uporządkuję teraz, pa. O. Pa teraz, pa. Cyk, w dół. Nie? Widzicie? I skracamy. O tak. No, powolutku. O, widziałeś? Widziałeś, jak ja to robię? Pa. A jak fajnie idzie. Widziałeś? Widzisz to? Widzisz go? Jest okej, no. I jedziemy. Jedziemy sprzedać pierwszy pakunek. A? Zobaczymy, ile zarobimy na tym drzewie. 156. Aha, i to trzeba było wysypać teraz. A jak myśmy to robili? A to nie wystarczy sprzedać? Otwórz. Czekaj. Nie, no to się sprzedawało z przyczepy. Jak to się robiło? Chyba, że ten drugi. A nie, naciskaliśmy E? Nie, no nie trzeba było rozładowywać. Skoro nie trzeba siana, jakby rozładować. Nie, no normalnie się przyczepą przyjeżdżało i się sprzedawało. A bo tu? No nie gadaj, że muszę... A Jezu, co sobie chyba żartujesz.
Pasy są odpięte. Nie było tak, że do wody się wrzucało? Nie. O, 7800. O. O. Tak to ja mogę jechać. Tak to ja mogę. No dokładnie. Dobra, moi drodzy, to na dzisiaj koniec. Bo ja mam jeszcze ten projekt, chcę tego burgera nagrać. Jutro będziemy działać. O kurde! Słuchajcie, jutro jest taki dzień, że jutro idę. Ja jutro będę się okropnie czuł, ale. Jutro muszę. Rano idę, wstaję wcześniej. O 8 mam barbera. Potem po 9 gdzieś wrócę do domu, będziemy coś streamować. Jutro jest czwartek. No, potem po streamie ja jadę układać tam w knajpie u Jasia. Będziemy musieli to wszystko tam, te kable, to wszystko będziemy musieli ogarnąć. I tak się będziemy przygotowywać do tej soboty. Do soboty. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Za dzisiaj. Tu kończymy. Na archiwum.